Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, jaką będzie Arkania, czyli prawdziwy Gothic 4. Moi drodzy, robiłem kiedyś 3 miesiące, chyba 4 temu, chyba w maju albo w kwietniu, nie pamiętam, streama z Arkanii, jakieś tam 2 godzinki i miałem dalej robić te streamy z tego, ale jakoś tak zabrakło czasu, chęci i werwy, więc przerzucimy się na odcinki, no bo na streamy nie mam po prostu czasu i nie mam jakich robić o takich rozsądnych godzinach, żeby ktoś je oglądał, więc przynajmniej na ten moment, więc w tym momencie zaczniemy sobie od nowa całą grę. Myślałem, żeby może kontynuować to, co tam miałem, no ale jak ktoś nie oglądał tego live'a, a nie chce mu się na przykład oglądać 2 godzin cięgiem, no to po prostu nie będzie wiedział, co się dzieje, nie? I zagramy sobie na poziomie... Gothic jest ciężki, cholerę, bo nie da się tam praktycznie nic zrobić. Zagramy sobie chyba na średnim. Myrtana płonęła. No tak, zapomniałem. Zginął Robert II. Ci od razu gadają. Królestwo. Jego koronę otrzymał bojownik Inosa, który przyjął imię Robert III i obiecał zjednoczyć królestwo. Los sprzyjał Robarowi III i wkrótce objął on we władanie kontynent. Lecz gdy wyruszał na morze, chcąc odzyskać wyspy południowe, na królestwo padł cień, który zmącił mu umysł. Gdy jego oddziały dotarły na Arganię i zajęły Torniarę, umysł Robara był zaledwie świeczką migoczącą w ciemności. Amulet. Trzeba walczyć. 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 Dowódcy Robara wypełnili rozkazy co do Joty. Lord Hagen poprowadził swych żołnierzy na zachód wyspy, a Lee na wschód, gdzie miał oblegać królewskie miasto Setarif. No. No i o to chodzi, nie? Jasne, wojownik Inosa. Co za pieprzenie to jest w tej grze. Kurde. Hej, no aż sobie sprawdzę, nie? Kiedy był ten stream? Tak. Cisza! Potrzebuję ciszy i spokoju! Sorry, że się odzywam. Ej, stream był, słuchajcie, 1 maja. Dobra. Okej, dobra, idę. Stream był 1 maja. Czyli dzisiaj jest końcówka września, 22. No to 4 miesiące temu ponad to nagrywałem. Muszę wam powiedzieć, że no nie będę tu udawał zdziwionego, że o kurde, chodzimy Robarem, o co chodzi? Ja akurat wiedziałem, że będziemy chodzić Robarem, no bo pamiętałem. Co to jest? O, po prostu. O, jakie to easy. Dobra, bez broni wyciągniętej chodzimy szybciej. Ja pamiętam, że to było tak bez sensu, w sensie jak ja to pierwszy raz... To nie ma sensu. Ej, a jak to mogę, myślicie, na padzie grać? Aha. Jak go znajdę gdzieś pod ręką, to... O, mam pada, czekajcie. Zobaczymy, czy będzie działać pad. Działa pad. Uja, tam działa. Nie działa. Gra jest za stara, żeby... Ona, aha, bo ona kurwa przecież wychodziła na chyba PS3, Xboxa 360, to ma prawo nie działać mi tu. Pat, tak naprawdę. Dobra, gdzie ja mam iść? Już nie pamiętam tego aż tak. Wow. Co za pojebana akcja w ogóle. Idziemy dalej.
No, więc no o to chodzi w tej grze. W sensie ona jest jebana. Już to ja przeszedłem na tym streamie prolog. Jakby, więc no nie będę ukrywał, że wiem, co się dzieje tutaj. I o co chodzi. Ja pamiętam, że... kurczę, no miałem właśnie nagrywać. Ale coś tam... Aha, dobra, naprawdę są te uniki, kurwa. Tu w ogóle się blokuje, ale też jakieś... Kurwa, o co tu chodzi w ogóle? To nie ma sensu. Nie wiem, jak ktoś był na streamie, to możecie dać znać, czy dobrze na nim bawiliście, bo ja... W ogóle wydaje mi się, że był w kurwę trudniej. Myślę, że ten poziom gothic jest jakiś popierdolony, nie? W porównaniu z tym średnim, co jest tutaj. No i napierdalaj. Arcydemon, no. Dobra, jeszcze raz będzie trzeba się z nim bić potem, to pamiętam. Nie będę ukrywać, że czegoś nie wiem, aczkolwiek to jest w ogóle. No. Ja to teraz nie rozumiem tego, że tak powiem, jak ten kurwa robar tutaj łazi, jak ten bezimienny już, dobra, nie będziemy pieprzyć, że to jest jakiś robar trzeci. I w ogóle fabuła jest tak zjebanie zrobiona. W ogóle kto to wymyślił, że on jest wojownikiem Inosa? To nie ma sensu. Możesz mu wyjebać, dziękuję. To nie ma sensu, że on jest wojownikiem Inosa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dziwne wybrali zakończenie, gdzie na przykład w tym, jak to się kurwa nazywało, w Zmierzchu Gówna jest zakończenie Tardasowe z tym kanonicznym, nie? Tyle kurwa zginąć? No. Tardasowe zakończenie jest kanoniczne, no bo... No bo już w tym... A ty na tym poziomie gothic chyba mi mu się zrespiło życie do końca. Tak mi się wydaje, aczkolwiek nie pamiętam tego. No dobra. Pierwszy tu można wyjebać. No. A tutaj robią... Ja wiem, że dwa różne studia robiły te gry. Aczkolwiek... Pierdolisz. Jeszcze dalej? Tego to nie pamiętam. A nie, dobra. Wracaj tu! Wracaj i walcz! Więc no, więc dziwnie zrobili, że niby się... No dalej wstawaj. Wszystko... Że niby jesteśmy wojownikiem Inosa. Swoją drogą nie ma bogów, wypędziliśmy ich w pizdu. Też dziwne. Znowu miałeś koszmary? Tak, o królu w jaskini. To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Rozumiem, że przyszłaś tu, żeby ponarzekać. Nie. Mój ojciec cię szuka. Gromar? Czego chce? Nie wiem, ale jest w złym humorze. To lepiej pójdę i z nim pomówię. Dostanę całuska? Nie teraz. Okej. Okay. Jesteśmy by... No dobra. Ja już wiem, czym my tu jesteśmy. Wy pewnie, jeżeli graliście... Jeżeli kojarzycie ten paździerz, no to wiecie, że jesteśmy tutaj bezimiennym pasterzem z Feszyl. Czyli no... Tej wsiochy, co tutaj jesteśmy. Właśnie na niej. Nie pamiętam, czy my tu dostajemy jakieś te... Ej! Kurwa, owco jebana, owca mi zleciała. No dobra, chuj tam. Ja wiem, o co tu chodzi, wiem. Many jeszcze używać tu nie będziemy. Ja to bym sobie tu poszedł chyba pod magię, wiecie? Co myślicie, magia będzie gitem? Napiszcie mi komentarz. Magia będzie git planem. Jakieś złote, jakieś potki, okej. Okay. Na tym poziomie trudności raczej nie będzie aż takiego problemu. Wszystko tutaj mamy... Tutaj mamy pana, kurwa, orka. Witaj, orku. To ty, pasterzu. Gromar cię szuka. Te orki są okropne, wiesz, ale będę na to narzekał. Lepiej się pośpiesz, pasterzu. Gromar szuka cię już od dłuższego czasu. No dobra.
Siemano. Co ty knujesz za moimi plecami? A, chodzi ci o... Mogę to wyjaśnić. Czyżby? Chcę się tylko czegoś nauczyć. Tak, a moje owce potrafią tańczyć. Trzymaj się z dala od mojej córki. Od twojej córki? A, naturalnie, my... chcemy zachować czystość do czasu zaślubin. Ja... chcę nauczyć się żyć jak uczciwy człowiek. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość, dobre sobie. Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść 3 próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. 3 próby. To co mam zrobić? Wiesz, gdzie znajduje się grób Melgana? W krypcie, tuż za gospodarstwem Nuta. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Okej, dobra. No to zrobimy to, nie? Wszystko się układa. Chuj, no. Chodźmy w takim razie pogadać z panią Ivy. Paskudnie wygląda ta baba nasza. Mój ojciec? Niesamowicie. Sprawdzić? Tak. Powiedziałaś mu o nas? Nie upadłam na głowę. No ale ktoś mu o nas powiedział. Co teraz? Teraz przyniosę twemu ojcu sztylet z grobu Melgana, żebyśmy dostali zgodę na ślub. Chcesz mnie poślubić? Oczywiście. Chcę, tylko to dzieje się tak szybko. Jest. Od kogo? To za głupi dialog. Chcesz o nas dowiedzieć? Może od Oruka. Powiedziałaś o nas Orukowi? Nie, zobaczył nas i o to się pokłóciliśmy. No tak, ja zapomniałem, że te dialogi są tu kurwa pisane na kolanie. No tak. Jestem przekonany, że na to narzekałem już podczas transmisji, więc chodźmy się w ogóle zagadać z tym Orukiem. Gdzie on tu jest? Panie Oruk, halo. Wszystko się układa. O, tu jesteś. Kurwa, siedzi z kąta w kąt. Siema. To ty powiedziałeś Gromarowi o Ivy i o mnie? Oruk nic nie powiedział. Oruk lubi panienkę. To od kogo Gromar mógł się dowiedzieć? Oruk mówi, że to był Knut. Zawsze jest blisko panienki i oczy aż mu się świecą. No cóż, przekonajmy się. Będę zgrywać głupa cały czas, bo pierwsze 2 godziny jakiś gameplayu i pierwsze 3-4 odcinki. Kreto szczury rozlazły mi się po polach. Dopóki się ich nie pozbędę, nikogo nie przepuszczę. Gromar wysyła mnie do grobu Melgana. Gromar. W takim razie przepuszczę cię. Mam nadzieję. Słuchaj no, pastuszku. Mam dla ciebie propozycję. Jaką? Jeśli wybijesz kreto szczury na moich polach, dostaniesz moją pałkę. To dawaj pałkę. Zajmę się tymi kreto szczurami. Powiedziałeś Gromarowi o Ivy i o mnie? Czemu miałbym to robić? Z zazdrości? Jak cię kocha, to powinna być z tobą. Nie dbam o to. Yeah. Kreto szczury na polach? Myślałem, że słońce im nie służy. Słońce im szkodzi, to prawda. Ale mimo to są groźne. Tak, wiem, że zdobyłem nową broń. A, dobra, jak to się robiło? Tak, tak, dobra, no. Jakie drewno, kurwa, że ja naprawdę chyba idę pod magię. Ta magia może nie będzie aż taka drewniana. Wow. Dobra. Przecież wiem. Spokoj. Kurwa, no wiem, no dajcie mi spokój. Co za akcja, no to będzie... Mi się wydaje, że to będzie wesołe, nie? To co tu się będzie działo. Już tak pomijając fakt, wiecie, tego... Ja przez chwilę wiem, co się tu dzieje, nie? Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Jezus, jakie to jest drewno, no. Niesamowicie drewniane drewno. No ale dobra, spokojnie. Myślę, że wszystko się rozkręci. No ja uważam, że te dialogi tutaj to jest
No, zmierzch bogów myślę, że mógł mieć lepsze, nie? Tak szczerze. Bo były chociaż śmieszne, a te są trochę takie żałosne, tylko. Są takie dialogi, jakby je pisał, kurwa, przedszkolak, nie? Jakby, albo jak, no, jakby przedszkolak dostał pracę do domu, po prostu, siemano. Dzieci, napiszcie dwa zdania o czymś tam, co robicie, kurwa, w wolnym czasie, czy coś, no nie wiem. Oni piszą, nie? Albo ktoś ma dziecko, po prostu mówi, dobra, dziecko, napisz mi tutaj dialogi. Bo nie mam czasu, tata nie ma czasu, dostaniesz, nie wiem, kurwa, chrupki, czy coś takiego. I to są dialogi w tej grze, właśnie. Chory kretoszczur. Dobry git. Okej, dobra, na tym średnim da się grać. Że wtedy chciałem przycwaniakować. Płonący olej galwak. Niech mi ręka uschnie, jeśli to nie był nut. Ta. Chodźcie. No, wtedy chciałem przycwaniakować. Mówię, no, przecież to jest Gothic 4, no to poziom trudności musi być Gothic, wiadomo, mówię, nie? No, no i macie, kurwa. O, tarczę dostaliśmy, fajnie. Dobra, co my tu dostaliśmy? Zardzewiały miecz. Zardzewiały miecz jest gorszy od tego, tak? Po co jest w krypcie? Nie wiem, dziwna sprawa. Ale mamy tarczę, więc tarcza może się przydać, bo daje nam 20 do pancerza, sporo w sumie. Więc coś tam pewnie damy radę zrobić. Pyk, dobra. Gdzieś tam mnie w międzyczasie trafiły, z tego co widzę, te dziady wstrętne, ale tragedii nie ma. Jeszcze jest jeden, kurwa, kretoszczur poparzony. Okej. Okay. To walka... Jest, nie? Jest, istnieje mechanika walki. Ale no... Powiedzcie mi, bo to wyszło... Nie wiem... 2-3 lata pewnie po tym, po Gothicu 3, nie? No jak mi ktoś powie, że Gothic 3 wygląda gorzej od tego paszkwila, to ja nie wiem, to jest chyba najebany po prostu. Ja nie wiem, Gothic 2 nie wygląda przypadkiem lepiej niż to. Kroniki Myrtany na przykład, jak wyglądają zajebiście. Są na silniku 2, wiadomo, no ale to wygląda milion razy lepiej niż ten, kurwa, badziew, nie? Oczywiście będę w to grać dla wspaniałych dialogów, fabuły i gameplayu, ale... Nie dostanę... Czy nie dają nerwów za wysokich? To nie wiem. Sprawdzimy. Dobra, chodźmy do tego, kurwa, dziada. Pierdziela. Ty chuju garbaty. Już wróciłeś? Zabiłeś kretoszczury? Pozbyłem się kretoszczurów. Twoje pola znów są bezpieczne. Może by tak trochę wdzięczności. Tak, dziękuję. Czyżby Gromar ciebie także posłał do grobu Melgana? Skąd ten pomysł? Ktoś zapalił olej galwak w krypcie, żeby wypłoszyć kretoszczury na zewnątrz. Czy ty przypadkiem nie używasz tego oleju, żeby przeganiać dzikie zwierzęta ze swych pól? A jeśli tak, to co? Odczep się od Ivy, albo pożałujesz. No, tośmy sobie, kurwa, pogadali z ziomkiem, nie? No mówię, te dialogi są... No będę, wybaczcie. Wiecie, że ja narzekam, nie? Wiecie, ja lubię sobie ponarzekać. Aczkolwiek to i tak będzie takie, wiecie, pozytywne narzekanie. Będziemy sobie grali, tak, nie? No co mamy robić? Dobra, ja pamiętam, że ja to trochę zwiedzałem wcześniej. Tu gdzieś, nie. Gdzieś było... Jakiś, kurwa, przepis tu był gdzieś w którejś chacie. Wiecie, krótki nóż, spoko, nie? Gdzieś tu było coś takiego, że... Była chata i był w niej przepis na jakąś potkę, czy coś takiego. Nie wiem, to mi się wydaje przynajmniej. Kurwa, mnie nie nazywaj pastuszkiem, bo ci wpierdolę, nie? Generalnie. Siema. Ty to masz? I ktoś na 100% to ma. Ja to idę znaleźć. O, tutaj jest.
Jakiś specjał Almy. Alma, siema. Czy to krew, synu? Nie obawiaj się, owcy. Nie moja. Na bogów! Znowu? Miałeś je ochraniać, a nie zarzynać. W porządku. Przepraszam. Ostatnim razem mówiłeś to samo. Po ślubie, Ivy. Och, to cudownie. Rozmawiałeś już z Gromarem? Potrzebna ci będzie jego zgoda. Rozmawiałem. Chcę, żebym przeszedł 3 próby. Zrób co w twojej mocy, synku. Okej. No dobra. Coś tu mamy, ampułki, dobra, fajnie. No, czyli to była nasza chata w ogóle, nawet, patrzcie. Nawet widzicie, nie ogarnąłem, bo wcześniej chyba nie odbyłem tego dialogu. Dobra, zaraz mi powiedzcie, gdzie to będzie. L, K, N, M, Q, E, chuj wie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie mam pojęcia. R, T, Y, H, B, G, V, T. O, C, no. No przecież podniosłem, to dobra, nie wiem. Przyniosłeś sztylet? Oto sztylet Melgana. Cóż, pierwsza próba była najprostsza. Jaka jest druga? Musisz dowieść, że potrafisz obronić Ivy. Mam z tobą walczyć? Nie. Jakiś przemytnik najwyraźniej zamieszkał koło Górskiego Jeziora. Przepędź go z naszej wyspy i przynieś mi jego broń jako dowód. Brama do jeziora jest zamknięta. Jeśli mam się zająć tym przemytnikiem, potrzebny mi klucz. Proszę, oto i on. Ruszaj. Tak, tak, dobra. Dostaliśmy tutaj level upa. No, to dajmy sobie to może. No, plus 1% zdrowie. Dobra, i damy sobie tak, o no. Bo tu nawet nie możemy, bo tu mam zablokowane, to pamiętam, no. Okej. Okay. Nam daje manę, a jak chcemy iść w manę, no to... O właśnie, widzicie, to jest takie coś. Jak chcemy iść w manę, no to trzeba iść w ten sposób, nie? Dobra. Siema, Ivy. Dupę zawracasz. Podsłuchiwałam was, ale niczego nie usłyszałam. Czego teraz chcę mówić? Podsłuchiwałeś chyba. Mi ten klucz, który zwykle podkradasz z jego stolika. Po co? Jezus. Mam przegonić Diego z wyspy. To nie będzie łatwe. Pogadam z Diegiem. Stary dobry Diego, co? Idziemy w takim razie. Wiesz, skąd on wie o tym przemytniku, nie? Ja mamy w ogóle. A to w ogóle napisane są nagrody za zadanie, nie wiem, to jest takie pojebane. Nie wiem, jak oni to rozkminili. Pyk, pyk. Panie Diego, gdzie pan tu jesteś? Tutaj pan jesteś. Siemano! Elo, elo, tu weźmy sobie te ziołka lecznicze. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Siema, panie Diego. Elo, elo. Znowu się widzimy, przyjacielu. Jak tam siniaki? Nie jest tak źle. O, a zatem? Chcesz znowu poćwiczyć? Chciałbym, ale... Ale co? Gromar kazał mi wypędzić cię z wyspy i przynieść mu twoją szablę jako dowód. Poważnie? Czemu ci kazał to zrobić? To taka próba, zanim będę mógł poślubić Ivy. No to masz problem. Na to wygląda. I co zrobimy? Ja i tak muszę płynąć z powrotem na Arganię. Pokaż mi, że czegoś się ode mnie nauczyłeś. A dostaniesz starą, wyszczerbioną maczetę dla Gromara.
Nie wiesz, dlaczego Gromar chce się ciebie pozbyć? Bo Future z niego miękki. Może dlatego, że jest mi winien pieniądze. Lub też chciał mieć pewność, że nie przejdziesz próby. Gromar nie zorientuje się w tym oszustwie z maczetą? W życiu. Nigdy się tu nie pofatygował. Zawsze handluje ze mną jego służący, Oruk. Walczmy! No walczmy. Dobra. Okej. O kurwa, mi trafił, ale nie ma tragedii. Dobra, easy. Nieźle. Poddaję się. Latka lecą. To jak? Teraz dasz mi tę maczetę? Spokojnie. Najpierw mi udowodnij, że pokonasz kogoś poza swoim przyjacielem. Z kim niby miałbym walczyć? Udaj się ścieżką na plażę, a znajdziesz moją łódź. Kręci się tam kilka goblinów. Jak tylko się pojawię, to od razu zwiewają, a mnie się nie chce za nimi gonić. Zajmij się nimi, a dostaniesz maczetę. Niech ci będzie, dobra. No to chodźmy w takim razie. No, takie dość proste te questy. Nie wiem, czy wszystkie kurwa w tej grze takie są, bo jeśli tak, no to niezłe drewno jest ta gierka, nie? Ale no, jeżeli coś tam może, chociaż się wybije poza wyżyny po prostu. Poza niziny w sumie, kurwa. Poza bagno, po prostu jakie tutaj na razie jest, na pewno w samym prologu, no to zobaczymy. No, gierka ogólnie nie zachęca od początku jakby. Mnie zachęca tylko faktem, że to jednak jest prawdziwy Gothic 4, moi drodzy, pamiętajmy o tym, nie? Tak, to będzie tytuł tej serii, będzie Arkania, czyli prawdziwy Gothic 4. No jeszcze nie wiem, jak tam będzie ten, dobra. Okej. Tyk. Tak, bo to są jacyś w ogóle liściołowcy. Jakieś kurwa klany tych goblinów. Dobra. Tyk. Wow. Dobra, udało się. No takie dość proste, nie? Akurat z tych towarów tutaj to nic nie dostajemy, kurwa, konkretnego. No sam szlot, to jakieś żółwie jeszcze łażą, z tego co pamiętam. Martwe żółwie? Okej. Nie wiem, a jeszcze są ze dwa. Dobra, i tutaj mamy jeszcze specjał Almy. I dość przydatną rzecz chyba, no bo to jakaś potka jest. No, regeneracja zdrowia i pancerz, spoko. Dobra, to chodźmy oddać mu ten kurwa maciet. I myślę, że będziemy sobie tak chyba pół godzinki robić te odcinki, co? Tak się wydają chyba najlepsze czasowo ramy. Właśnie takie pół godzinki sobie kliknąć. I byłoby git chyba, nie? Nie wiem też, ile trwa ta gra. Będę musiał sprawdzić. Siemano. Dorwałem gobliny. Nie żyją. A zatem, przyjacielu, dowiodłeś, że znasz się na rzeczy. To już dasz mi maczetę? Oczywiście, proszę. Przekaż Gromarowi moje uszanowanie. Albo lepiej nie. Przecież wygnałeś mnie z wyspy. No właśnie. Ale śmieszne, o kurwa. Zupełnie nie znają, tak bez łuku. Ten tak.
Nie wiem, czy mu oddamy to kurwa, czy co? Stała Łukajwi, no tak. A czy my tutaj... Tutaj gdzieś było jakieś przejście chyba, coś tu było. Albo nie tutaj? Nie wiem, to powinny... Nie wiem, czy ostatnio tutaj gdzieś jakieś gobliny właśnie stały, jak ja grałem. Może to nie było... O nie, no są, patrzcie. Siemano. Dobra, pyk. Dobra. Easy, nie? Łatwo się te gobliny, kurwa, klepie, jak schabowe. Ale mam wrażenie, ta gra ma źle zrobione wiele rzeczy, ale najbardziej to nie czuję, kiedy dostaję obrażenia w ogóle. Nie wiem, czy to widzicie, nie? Takie jest po prostu... Dostaję jakiś damage, ale nie jest to jakoś super zobrazowane, nie? I coś siedzimy tu, jakieś duperele jeszcze mamy do pozbierania. I nóż. Jakieś jabłka. Jabłek w chuj, nie? To jakieś te duperele też są. Jak to jakieś... Łuki jakieś te. No ważne, że można sobie opierdolić kogoś, nie? Spoko sprawa. No tak, już się zbliżamy do końca, ale jeszcze bym mu chyba oddał zadanko. I wtedy poszedł sobie ogarnąć resztę rzeczy, nie? No się już kończę odcinek potem. Wygoniłeś go? Wygoniłem przemytnika. Oto dowód. Nieźle, ale nie ciesz się przedwcześnie. Przed tobą jeszcze jedna próba. Jaka? Musisz udowodnić, że dasz radę wykarmić moją córkę. Masz więc upolować 3 duże, silne jelenie i przynieść mi ich poroże jako dowód. Nie mam łuku. Może mi pożyczysz? Nie. Masz zdrowe nogi i maczetę. Gdy byłem młody, trzeba było dziki zabijać gołymi pięściami. No, kamieniami rzucałeś jak jakoś pewna polityk, dinozaury kamieniami. Kazałem Ivy otworzyć bramę do zagajnika jeleni, gdy tylko wrócisz od przemytnika. Idź do niej. A, wiadomo. No dobra, moi drodzy, no to co? To chyba będzie trzeba... No, Ruk nic nie mówi. Więc chyba będzie trzeba, moi drodzy, zakończyć odcinkers. Zresztą Ivy czeka na nas. Mam... O, patrzcie, widzicie, mamy godzina 42 gry. No, to tam... Tak szczerze... Tak szczerze, no to nie jest jakiś dużo, no bo teraz mamy pół godziny, czyli tak naprawdę 2 odcinki, może jakiś jeden podciągnę bardziej do przodu i będziemy w miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio, więc super. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii. Mam nadzieję, że się wam podobał odcinek, znaczy co sądzicie o serii, no co sądzicie w sumie o tym, że zacząłem tą serię. Dajcie znać, napiszcie komentarz, jak macie jakieś porady, to też możecie dać znać, jeżeli graliście kiedyś ten paszkwil. Możecie napisać sobie przemyślenia. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. No i co? Widzimy się już w następnej Arkanii. Trzymajcie się i cześć.